tu w Polsce, proszę Państwa, mamy bardzo dużo ciekawych dekoracji, proszę Państwa. I faraon tutaj w Polsce i nawet tutaj na afiszu, prawda, skąd ta złość? Skąd ta złość? No wiecie Państwo, jak ci Rosjanie, te wilki, te dziedy ruskie na tych motorach, te twarze rosyjskie, bardzo spokojne, niewrzaskliwe, nienerwowe i nie rozglądali się po wszystkich dookoła, bo tutaj widzicie Państwo, w Polsce, Polacy, w Warszawie, to tacy są wrzaskliwi, jazgotliwi, a dokuczliwi, że to aż niesmaczne, proszę Państwa, aż niesmaczne. No taka jest Warszawa, im więcej żebrzą, tym więcej krzyczą, więcej chcą. Stadion dziesięciolecia, jako narodowy i papież i wszyscy. Ale najpierw to byli świadkowie Jehowy, pierwsza klasa, a potem ci, co go przebodli. No, Biblia mówi, że w ogóle to wielokrotnie będą krzyżować Syna Człowieczego i wydawać go na urągowisko. Także to rychodupstwo takie neronowe, proszę Państwa, rozpasanie takie. I to znowu wyłażą spod stadionu, a dzisiaj dopiero niedziela, jutro też i pojutrze też nieczynne. Także jutro drugi, trzeci, także te trzy dni. Teraz odwrotnie, proszę Państwa, jak trzy dni się pracowało, to trzy dni teraz odpoczynku. No, w Polsce, a tu nie Rosja. Proszę Państwa, stara wiara, stary tramwaj, stary papież, stary system Mazowsze w kierunku na Rzym, czyli nadajniki i pasy są na tyłku i w kierunku na Rzym, nadajniki na Rzym. Także Rosjanie, proszę Państwa, bardzo spokojni ci, te wilki nocne, także bardzo spokojni, nieagresywni i niehałaśliwi, niekłótliwi, niekrzykliwi, ale co ciekawe, nie rozglądający się dookoła. A tutaj w Polsce od dołu do góry, od góry do dołu, obleci ciebie, gapi się, zagląda, albo chce coś wyżebrać, zanim on wyżebrze, jaki tam tłumeko moherowych lizie. Zanim on coś wyżebrze od ciebie, to musi dobrze się na oglądać, popatrzeć, czy mu się opłaca, bo to jeszcze, jak on zacznie żebrzyć, to też tak troszeczkę autorytarnie, że ty musisz dać. Także była cetka do Falenicy, zaprasza. I tamta kura von Lipski mieszkała na drodze do Wawra, miała willę, musiała oddać, bo to Warszawa haraczy. Musi zebrać tysiące. Litka wszystko potraciła i teraz musi. I pod lasem mieszka. A myślała, że do Warszawy nie zjedzie. Mieszkania są za drogie. Nie kupi. I 111.